Witam! Alan Glass z tej strony. A to jest pierwszy odcinek z gry Galaxy Siege. Kolejnej flaszówki, którą postanowiłem nagrać. Gra autora Under Mountain RTS Special Edition jest, powiedziałbym, bardzo, bardzo miła. Dzięki swojemu randomowemu generowaniu poziomów nie nudzi się, nie ma elementu powtarzalności. Natomiast jej dużym... Troszeczkę ma tutaj nawiązań do FTL-a, od razu mogę powiedzieć na starcie. Nie ktoś zauważył trochę nawiązań do FTL-a, żeby się nie zdziwił. Dobra. ArcadeBomb.com Explosive Games. Explosive Games. Więc znam na pamięć te reklamy. Explosive Games, Armor Games. To achievki, prawda? To jest nasz statek. I tu przyciągają moduły tego statku. To są moduły, które tutaj możemy kupować, ale chyba nie stać na stronie na nic. 5 i 5, stać się na oba. To jest moduł, który zbiera staw. Co? Nie! Zapomniałem, że moduły muszą się stykać ze sobą. To jest nasz silnik, to jest nasz mostek, nie możemy go przesuwać. Te moduły zmieniają harvesting distance, czyli dystans, na który możemy zbierać staw, bo tutaj generalnie właśnie zbieramy kryształy i gwiazdki, czy o gwiazdek będziemy pewnie mieli dużo za dużo niedługo. To jest nasza pojemność, po której musimy wrócić, to jest nasze paliwo, a to nasze tarcze. To jest generator paliwa. Okej. Okay. Widzicie, właśnie jak to wygląda. O, podnieś to, bo to chyba jakaś część. Tak, za mało paliwa mamy, definitywnie. Co nam się dostało? Generator tarcz! Co możemy kupić, powiedzcie mi, bo... Potrzebne jest nam paliwo, niestety, bez tego nie przeżyjemy. Nie lubię tutaj kupować takich rzeczy, ale paliwo jest najbardziej potrzebne. Potem rozbudowujemy statek, tak żeby był większy, bo się to kupujemy nowe moduły. Jak widzicie, to jest paliwo. Jeżeli podniesiemy, dalej podnieś paliwo. Demet, musisz podnieść paliwo. O, boss. Wróćmy się do bazy. Wiecie, moglibyśmy z nim wygrać nawet bez paliwa. Ale chciałbym, co to jest? Przypomnijcie mi. No, zwiększamy zasięg naszego, rozmiar naszego statku. Bardzo przydatny. W tym momencie chciałbym. W sumie nie. Na razie nic nie kupujmy. Najbardziej mi boli brak czegoś, żeby zbierać staw. O, właśnie paliwo uzupełnione, dobrze, przydałem się. To jest nasz pasek tarcz. Dobra. Bez trochę zakupów się nie obejdzie. Potrzebujemy jeszcze paliwa. I chciałem jeszcze jeden chwytak do zbierania rzeczy. Dobra. Arcek. Cokolwiek jest to miejsce. Tu się właśnie znajdujemy. O, to z kolei jest naprawa statku. Gdybyśmy mieli jakieś uszkodzenia, mogliśmy się teraz naprawić. Dobra, załatwimy tego gościa tym razem. Chciałbym go załatwić, nim nam paliwo spadnie, bo wtedy byśmy jeszcze mogli podnieść staw, który pod nim zostanie. No ale trudno, chyba nie damy rady. Dobra. Czekaj momencie, podnieśmy to. Dobra. O, oczyściłem pierwszy obszar. Zone 1 captured. Nic póki co nie kupujemy. Jak widzicie, to jest pierwsza zona, pierwszy obszar. Pierwsza zona, tak. To nie Stalker. Tutaj jest drugi obszar, trzeci obszar.
Paliwo, potrzebuję paliwa. Zbierz mi paliwo, proszę. Dobra. Au. O, naprawa, jak miło. No teraz już nie będzie bez lepszego stafu bojowego. A szkoda, chciałem akurat nie inwestować dużo w bojowe rzeczy teraz. Postaramy się to przejść tak w miarę oszczędzając rzeczy, bo i tak potem będziemy kupować dużo lepsze wyposażenie, więc nie za bardzo się to opłaca tutaj kupować na starcie takie rzeczy. Potem je sprzedamy, będziemy trochę na minus w efekcie. To są achievki, prawda? Dziękuję. Muzyka jest ładna. Nie wiem, czy on też ma takie wrażenie, ale mi się ta muzyka bardzo podoba. Cóż, damy radę. Tylko nie będziemy mieli paliwa. Właśnie, daj nam paliwo, daj mi paliwo, proszę, daj mi paliwo, a polecimy dalej. Będziemy mogli zabrać następne paliwo, które jest dalej. Tak. Dobra, autofuel. No i zostałem tylko ostatni obszar tutaj już na pierwszej planecie. To mamy rzeczy w sklepie, nie interesują mnie tak naprawdę. W drugim obszarze, na drugim obszarze będziemy mieli dużo lepsze rzeczy. Jak miło, wrogowie coś zgubili. Dobra. Dobra, no to załatwiliśmy sprawę. Gra jest naprawdę trudna później. Na początku wydaje się być za łatwa, ale potem, wierzcie mi, sytuacja robi się bardzo trudna. Dalej. Lećmy dalej, lećmy dalej, dopóki ja mam amunicję. Paliwo, to nieważne. Zdobyliśmy kawał skały. No ja stałem połowę surowców, które pozostały w galaktyce. Okej. Małe rozmiary, fantomy, zasoby. Weźmy sobie na Brialfę, co nam tam. I teraz, czy tam są jakieś fajniejsze rzeczy? Oczywiście, że są fajniejsze rzeczy. To chwilę kosztują te fajniejsze rzeczy. Myślę tak, duży zbiornik paliwa jest dobrym pomysłem na start. Potem musimy zwiększyć rozmiar naszego statku. Wow, ile surowców. Wow, część, podnieście to. Definitywnie to podnieście. Nawet jeżeli mnie załatwię, wydaje mi się, że może mnie załatwić. To nic się nie stanie, mam jakąś nową część. Ta i to jest akurat broń, świetnie. Jak o tym mowa, to zwiększmy sobie powierzchnię naszego statku. Świetnie. Pokierujmy trochę, żebyśmy mogli zebrać tutaj ważne rzeczy. Dalej, zbierzcie to wszystko dalej. Ach, nie zapałem zasięgu tej skały, chciałem. Upaliło, dobrze. Naprawa, też nie daje nie najgorzej. Nie no, zacznijmy go tym razem. Nie ma szans. Hej, przestań mi podkładać rzeczy. Słyszał kto? Bezczelność. Zbierać wszystko, co jest tutaj. A, mam maksymalny capacity już. Nie mogę nic więcej pomieścić. To znaczy, że pora wracać.
Dobrze, teraz co ja chcę kupić? Nic o większym zasięgu nie ma, naprawdę. Szkoda. W razie sprawdźmy, gdzie zajdziemy z takim sprzętem, jaki mamy. Potem będziemy się martwić o inne rzeczy. Dalej zbierać wszystko. Nie, załatwi nas. Jak nic nas załatwi. Potrzebuję albo generatora tarcza, albo lepszej broni. Dobrze. Rzucimy się na broń. Trochę mnie to boli, że muszę tej broni tutaj kupować. W późniejszym czasie, jak już mówiłem, później w grze będziemy mogli najwyżej tylko to sprzedać, bo będzie za słabe, żeby się mogło przydać na jakiś większy sposób, jakoś bardziej przydać w ten sposób. Przydało mi się paliwo. Jak miło. Dziękujemy. Ale się wzajem tłuczemy. Hej, przestań kraść moje rzeczy. On też nam budowy statek, widzieliście? Bardzo fajne rzeczy. Robimy takie same statki jak my. Nie ma tutaj jakiegoś poczucia niesprawiedliwości czy coś. Wszystko jest tak samo jak mamy, wróg ma jak my. Paliwo, paliwo, paliwo. I więcej paliwa, doskonale. Możemy daleko zajść w ten sposób. Dobrze. Im więcej kasy teraz oszczędzimy, tym lepiej dla nas. Na następnym poziomie powinno być dużo więcej fajnych rzeczy tutaj. Wow. No dobrze, widzę, że przeciwnik jest tą kasową jedną salwą, więc potrzebujemy więcej generatorów tarcz. To jest przykre. Znów mam mało miejsca. No w tej grze trzeba podjąć sporo takich właśnie wyborów różnych na temat tego, co kupić i ustawić. Teraz jeszcze jest to w miarę proste, ale potem robi się bardzo trudne. No to jest nasze capacity, pojemność załadunkowa. Wow. Prawie. To irytujące, że muszę kupować rzeczy. Ile to kosztuje tak w ogóle? Demieć. Nie dam rady z nim wygrać, bo było na styk. Gdybym miał cokolwiek innego, to bym go załatwił. Dalej. Nie. Nie skoczmy tutaj na momencie. Zobaczmy, czy tu będzie coś bardziej wartego uwagi. Może jakieś nowe rzeczy, lepsza broń albo coś takiego? Nie. Więcej tego samego. No nic, trudno się mówi. Zarobnimy się na jeszcze jedną broń. Wow, ile kasy. No, gdzie wrogowie? Wow, mam już pełne capacity. Świetnie, zawracamy w takim razie. I
Wiecie, zauważyłem ciekawą rzecz. Pamiętacie te niewielkie zacięcia, które miałem przy... Solar Maxie 2 jeszcze? Takie kluczy takie się zdarzały co jakiś czas. Powiem szczerze, że doszedłem do wniosku teraz, jak zacząłem się przyglądać dokładniej, że to jest coś tu nie z Flashem. Wszystko, co jest ze Flashem, czy to będzie jakaś animacja, czy to będzie cokolwiek innego. Jak miło. Do wrogów. Czy jest to animacja, czy cokolwiek innego? Wow, co tak nagle mało obrażeń mi zadajesz? A, bo to pierwszy przeciwnik w tej strefie, zapomniałem. Jakaś część by mi się przydała najbardziej, wie się? Licho z kasą, zawsze część się przydaje jakaś. Okej. Okay. Już nie mamy żadnego capacity wartego uwagi, więc... Dziękuję. Zrobiliśmy tą protattę. Teraz się przekonamy. Paliwo, bardzo dobrze. Podnieś to paliwo, proszę. Będzie nam potrzebne. To paliwo też. Paliwo, czy najpierw zbierzmy surowce. Paliwo zostawimy na późniejszą drogę, gdybyśmy mieli jakiś problem. O, jak miło, przeciwnik. Załatwiony. Jak miło. Uwielbiam, kiedy wszystko idzie zgodnie z planem. Pewnie medal na jakieś za ileś tam napraw, zgadłem. O, zaczynamy już dochodzić do maksimum pojemności. Część do statku. Podnieś. Doskonale. Co to jest? Ugrałem jedno miejsce wolne na statku. Jeszcze jedna broń, doskonale. Doskonale, paliwo. Jeszcze raz paliwo podniesiemy tutaj. Nie jestem pewien, czy paliwo i inne rzeczy zaliczają się do capacity cały czas. Mam nadzieję, że tam nie nudzicie. Wiem, że gra może nie być najciekawsza do oglądania. Chociaż w sumie nie wiem szczerze, czy jest ciekawa, czy nie jest. Może ma sobie coś ciekawego do oglądania, czego nie zauważam. Łap! God damn it, byłem tak blisko. Znaczy tak, zwiększymy rozmiar statku, bo to nigdy nie boli. I spróbujmy jeszcze raz go załatwić. I tak zbierzemy trochę surowców, akurat się to przyda wszystko. Paliwo. Uniku nie zrobimy tą krypą ociężałą. No trudno. Mówię to. W późniejszym okresie gry właśnie znajdźki z przeciwników to większość tego, co będziemy podnosić. Dalej. Dalej, podnieś na prawe, proszę cię. Tak. To jest fajne, że tutaj zaczyna się taki niebieski obszar i możemy podziwiać bardzo ładne widoczki, jeżeli lecimy dalej, mamy dość paliwa. Zwłaszcza na późniejszych mapach są takie sytuacje, że zamierzamy, wiesz, będzie 3/4 paliwa na przykład, jeszcze lecimy dalej. Jeszcze muszę to oczyścić, no dobra. Tu nie ma nic wartego uwagi. Zresztą mamy do wyboru rakiety i normalną broń. Zaraz powiem, że wolę normalną broń. Jest po prostu bardziej szybkostrzelna. Ja bardziej wolę stawiać najszybkostrzelność, bo z doświadczenia wydaje mi się, że więcej jest dużych fal składających się z małych rozmiarowo wrogów, na których szybkostrzelność jest lepszym rozwiązaniem niż masowa siła rażenia. No dalej. Ha! Doskonale. Paliwo net mamy. I naprawę. Bardzo ładne widoczki. Można w sposób oglądać, jeżeli się tak poleci. Dobrze, nie będę was tym męczył i katował. O,
Dostałem połowę zasobów, czyli jestem 8 kamieni do tyłu, ale to nie jest problem żaden. Mamy dwie średniego rozmiaru galaktyki. Swarm i piraci. Skończmy jeszcze, zabawmy się trochę ze Swarmem. Okej, okay, co mamy ciekawego? Poza większym rozmiarem właśnie. Regeneration module. To jest jedna z najfajniejszych rzeczy chyba w tej systemie. Zaraz sobie załatwimy dwa, jeśli możemy. Teraz tak, rozstrzelimy trochę te moduły. Wieżyczki umieścimy bardziej z przodu. Żeby rozprawiały się z wrogami, które tutaj naciągać. Generatory tarczy, paliwo, generatory tarczy. Doskonale. Co jest? A, no tak, zapominam. Musimy zrobić taki łańcuszek szczęścia, żeby to połączyć. No to nie problem, ja zaraz przełożę coś tutaj z tyłu. Ten generator tarczy można zrobić tutaj. Okej, momencik. Dobra, i już git. Lecimy. Swarm nie jest chyba jakoś... nie pamiętam, czy przeciwnicy się w sumie różnią poziomem trudności. Pamiętam, że piraci mi się zawsze wydają za prości na początku, a potem robią się dużo twardsi. Wow, to jest dopiero twarde zapłańsko, tutaj widzę. No, poziom trudności średni to już jest duże wyzwanie. Wbrew temu, że jest średni. Regeneracja tarczy jest bardzo fajna. I on się naprawia, widzieliście to? Bezczelny po prostu. Załatwimy go. Do zera. A ja muszę coś zrobić z moim Flash Playerem, bo po prostu tak samo mam przeglądanie różnych filmów. Takie losowe zacięcia, bez żadnego powodu. Do dziś nie wiem, czy jest, czym jest to spowodowane. No nie problem, i tak jesteśmy już na maksymalnym capacity. To chyba będzie ostatnia galaktyka na dziś, coś mi się wydaje. Galaktyka? W ogóle my galaktyki podbijamy? Właśnie sobie zdałem sprawę. Wow. Nawet nie pytam, jak możemy galaktyki podbijać. O! Lepsze zasobniki, no, do zbierania stafu. Bardzo przydatna rzecz. Nie mam pojęcia, jak się zwiększa szybkość statku, tam było napisane na górze przed chwilą szybkość. Nie mam pojęcia, co na to wpływa w ogóle. Wiem, że jesteśmy wolną ociężałą krypu, ale mamy dużo pancerza, to już jest sukces. Część! Nawet z regeneracją go nie załatwimy, ale mamy nową część. Zaraz się zobaczy, co to jest za część. Co to jest? Mocniejsze generatory tarcz. Podoba mi się to. Pomyślmy. Czy mając te generatory tarcz, złamy go załatwić? Wydaje mi się, że nie. Potrzebujemy jeszcze jednej broni. Kurczę, nie chcę kupować tej. Dobra, trudno. Chciałem trochę jeszcze poszczędzać, ale... Nie przesadzajmy, aż tak źle nie jest jeszcze. Au. Tragiczne. Wrogów jest trochę dużo. To dopiero początek. Jakby sobie odpróbujemy odwiedzić inne galaktyki najpierw. Ale jak widzicie, mam szybką regenerację z tarczy, więc nie boli mi to aż tak bardzo. Dalej. Wow, to jest tak wyrównana walka. Tak, wygraliśmy na styk. Wiem, że nie ma paliwa. Co, na to poradzę.
Zobaczmy, czy jak daleko dam radę zajść z tym ustawieniem sprzętu. Może nie będę musiał kupować za dużo rzeczy. Jak widzicie, ta regeneracja teraz jest bezcenna po prostu. Ale tutaj nawet to nam nie pomoże, już widzę. Myślę, że to wystarczy na ten odcinek. Był z wami Alang 2, a to jest Galaxy Siege, pierwszy odcinek. Do zobaczenia w następnym odcinku, w którym zapewne wyczyścimy tą galaktykę i drugą. Hej!